Nie będę ukrywał, że się znamy, ale jednoznacznie, mam zaszczyt. Ja mam zaszczyt, ale przed kamerą musi być panie prezesie, panie przewodniczący. Panie wicemarszałku, panie marszałku, panie prezesie. Dużo funkcji, prawda? No, za te niedługie życie tak, funkcji było dużo, każde było na swoiste wyzwanie, ale myślę, że upoważnienie naszego kolektywu zobowiązuje, gdzie by nie pracował, gdzie by nie funkcjonował, czy to społecznie, czy zawodowo, żeby wykonywał dobrze swoje funkcje i przedstawiał nasz interes. Ja rzadko występuję przed kamerą, ale na taką okoliczność, jak mój przyjaciel został przewodniczącym Rady Polonii Świata, no to chciałem zrobić osobiste gratulacje, nagrać przed kamerą. Właśnie to robię. Bardzo mi jest miło, że tu mogłem przyjeżdżać, spotykać się w tym miejscu, a teraz w nowych okolicznościach. No i mam plan taki, że musimy pojechać na jakieś tournée. To znaczy myślę, że to jest i przyjemne, i niezbędne, dlatego że po prostu, aby integrować, aby nam wszystkim się zapoznać, aby nam wszystkim wzajemnie się wspomagać, muszą być kontakty bezpośrednie. Kontakty poprzez organizacje strukturowe, których jest bardzo dużo. I omawiać nasze możliwe założenie i najważniejsze znaleźć sposób, jak realizować te działania, aby Polak czuł się sukcesywnym Polakiem. To ja mam apel do moich przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, no oczywiście w Europie i w Ameryce Południowej. Nasz przyjaciel Jarosław Narkiewicz może zmienić losy Polaków Polonii i obraz Polaka na świecie. Całkiem poważnie. Myślę, że my wszyscy możemy nie tylko coś zmienić, ale jeszcze jego ciągle polepszyć ku ogólnej dobrej sprawie, ale i aby każdemu indywidualnie się lepiej powodziło. I tego sobie życzmy. Wzajemnie. Bardzo dziękuję.